Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już trzecia niedziela Adwentu w roku C. I tym razem jako psalm Kościół nam daje fragment 12 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Oto Bóg jest zbawieniem moim, będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan, On stał się dla mnie zbawieniem. Psalm jest odpowiedzią, naszą odpowiedzią na Słowo Boże, które słyszymy podczas Eucharystii. I tenże psalm jest też odpowiedzią na słowa z księgi proroka Sofoniasza z trzeciego rozdziału, gdy Pan Bóg zapewnia Izraela: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną Twe ręce, Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Moi drodzy, ostatnio, gdy podróżowałem pociągiem w drodze na rekolekcje kapłańskie, Pan Bóg dał mi doświadczyć tragicznego wydarzenia. Pod pociąg, którym jechałem, rzucił się niespełna 40-letni mężczyzna. Nie przeszedłem oczywiście obojętnie obok tego wydarzenia. Był to niewątpliwie konkretny znak i gdy tak patrzę wstecz i przypominam sobie te psalmy, które były i w pierwszą, i w drugą niedzielę Adwentu, to właśnie zauważam, jak Pan Bóg cały czas mówi nam o tym, że w Nim jest nadzieja, w Nim jest źródło nadziei. Zastanawiałem się, może ten człowiek, który postanowił w taki sposób skończyć ze swoim życiem, też żył w takim poczuciu beznadziei. Być może nigdzie nie znajdował pomocy, odpowiedzi na rozwiązań, na swoje problemy. Być może bliscy go zostawili, nie wiem. Nie wiem, co się działo w sercu tego człowieka, ale ta sytuacja również i mnie sprowokowała do tego, bym ja sobie zadał pytanie: gdzie szukam nadziei, gdy mam z czymś problem, gdy sobie z czymś nie radzę? Gdzie szukam tego oparcia? Papież Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, encyklice poświęconej właśnie cnocie nadziei, pisał, że człowiek wewnętrznie poszukuje absolutnej pewności i absolutnej miłości, od której nic i nikt nie będzie w stanie człowieka odłączyć, bo to miłość odkupuje człowieka. I ta absolutna miłość i absolutna pewność, jak pisze papież Benedykt XVI, jest właśnie w Chrystusie. Dlatego, kochani, nie wolno nam zwątpić. Nie wolno uwierzyć w to kłamstwo, które próbuje na różne sposoby zły duch nam wciskać, że Boga nie ma, że się ode mnie odwrócił, że mnie nie słucha. To nieprawda. To nie jest prawda. Bóg w Słowie Bożym i w Starym, i w Nowym Testamencie zapewnia o swojej obecności. W szóstym wierszu wspomnianego przeze mnie rozdziału Księgi proroka Izajasza, który to fragment jest psalmem responsoryjnym na dzisiejszą niedzielną liturgię, mamy ostatnie zdanie, szósty wiersz. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie, święty Izraela. Bóg jest pośród Ciebie, święty Izraela jest pośród nas. Dlatego chciejmy rozważać Słowo Boże, medytować je. To ono ma być dla nas fundamentem. Stałość i wytrwałość w słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego będzie dla nas tym duchowym fundamentem, na którym będziemy budować swoją nadzieję, zresztą całe swoje życie generalnie. I dlatego na dzisiejszy odcinek, jako tło do tych rozważań, tło muzyczne, wybrałem preludium chorałowe Liebster Jesu, Wir sind hier, Jana Sebastiana Bacha. Kochany Jezu, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, by słuchać Twojego słowa. Tak brzmi mniej więcej tłumaczenie pierwszych wierszy tego chorału. Jan Sebastian Bach, wielki mistrz
kompozytor muzyki organowej, nie tylko jeden z największych kompozytorów w dziejach, akurat był bardzo wierzącym człowiekiem. Mimo że wyznania protestanckiego, to też pisał wiele utworów do tekstów katolickich, ale akurat tutaj mamy do czynienia z typowo ewangelicką pieśnią, która stała się dla Bacha pewnym materiałem muzycznym, który on opracował w tym utworze. To preludium chorałowe tchnie prostotą i lekkością. Powiedziałbym niczym ten lekki powiew łaski Ducha Świętego, który uzdalnia człowieka do przyjęcia Słowa Bożego i do rozumienia tego Słowa. Ale jak się wsłuchamy, to na zakończeniu frazy, gdy już w melodii solowej pojawia się pryma toniki, pryma wyjściowego akordu, czyli dźwięk G, i tak samo ten dźwięk G jest wtedy postawiony również przez partię basową, partię pedałową, to w lewej ręce akompaniament na tle tych dwóch dźwięków G, stojących, stałych, bez pozbawionych żadnych ozdobników, to lewa ręka wykonuje wtedy właśnie taką rozbudowaną kadencję, która oczywiście się rozwiązuje. I takie mam tutaj skojarzenie, że to może być ten obraz. Ten obraz stałości Boga, to ten stały dźwięk jest stałości Boga i jednocześnie to dążenie człowieka do rozwiązania, do odpocznienia, do znalezienia tej wewnętrznej harmonii z tym właśnie dźwiękiem G, z tym Bożym dźwiękiem. I też to może być taki obraz stałości, trwałości fundamentu, jakim jest Słowo Boże. Instrument, na którym wykonałem to preludium, to przepiękne, cudowne organy, 54-głosowe, organy Michaela Englera młodszego z 1737 roku, znajdujące się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawiej w Krzeszowie. Jest to Sanktuarium Marine Diecezji Legnickiej, uznawane za europejską perłę baroku. Rzeczywiście muzyka Bacha w tym wnętrzu i na tym instrumencie grana brzmi w sposób wyjątkowy. Organy Englera, które potrafią powalić potęgą brzmienia i blaskiem tego brzmienia, ale potrafią z drugiej strony też zachwycić słodkością, lekkością, subtelnością barw. I to drugie oblicze tego instrumentu akurat dziś wybrzmi w tym preludium chorałowym Liebster Jesu, wir sind hier, Jana Sebastiana Bacha. Jednocześnie oczywiście zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji do nawiedzania krzeszowskiego sanktuarium, a miłośników muzyki organowej w sposób szczególny zapraszam latem, gdzie przez 2 miesiące wakacji codziennie, każdego dnia można słuchać prezentacji organowych w wykonaniu organistów, artystów z całej Polski. I zapraszam Państwa oczywiście na nasze kolejne spotkanie z muzyką, ze Słowem i muzyką już w kolejną niedzielę, czwartą niedzielę Adwentu, 19 grudnia o godzinie 20. Budujmy swoje życie na trwałym, solidnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało między nami. Jest nim Jezus Chrystus. Dobrego przeżywania Adwentu, szczęść Boże i do zobaczenia w przyszłą niedzielę.